Tak jest, kochani, witam was bardzo serdecznie tym ukrytym krokodylem w zaroślach. Kochani, jesteśmy tutaj koło misji na ratunek dopływ północy. Musimy zbadać parę stref. Mam nadzieję, że kurczę nam to w miarę szybko pójdzie. To jest tu. No właśnie, strefa pierwsza, druga, nie mam pojęcia gdzie. Trzecia, myślę, że to wszystko wśród gdzieś tam po lodzie będzie szło. Pojazd zwiadowczy jest za... jest proponowany i no mamy, krokodyl to jest taki pojazd wiadowczy trochę. I potem, kochani, mamy International Loadstara 1700, który będzie tutaj buszował w Afryce, po fabryce. Natomiast mam nadzieję, że krokodyl w razie czego mu przyjedzie z pomocą, żeby go gdzieś tam wyciągnąć. Albo może być odwrotnie, że przyjedzie Loadstar tutaj, bo to jest wszystko, kurde, kochani, na cienkim lodzie. I nie wiem, czy będę chciał jechać prawą stroną, czy lewą. No i właśnie teraz nie wiem, kurde, bo to jest zaznaczony ten punkt. Jest po prawej stronie, dobra. No niestety będę musiał patrzeć na to. Bo tu jak widać są ten lód załamujący się i to są te niewesołe kawałki, więc jak najbliżej prawej strony. Paliwko mamy. W zapasie, tu trzeba uważać na skałę. Dobra, tędy. Tutaj tylko chyba go muśniemy. Tak, nie będę tam wjeżdżał, ale tak go tylko... O! Dobra. Teraz jest po lewej stronie, więc warto by się chyba przedostać. Zobaczmy, czy tu są... Są. Różne gałęzie i te inne. Drzewa w razie W. Chciałem powiedzieć, że się nie przydały, ale... Czy ty możesz się złapać jak krokodylu? Chciałem powiedzieć jak człowieniu, ale... O! No. Jechałem tędy w ramach Akteona i Wronagrada. Więc tutaj szybciutko trzeba boczkiem. Ale ten krokodyl popiernicza, muszę powiedzieć. Dobra. To jest ten kawałek. Następny jest mocno w lewo. Gdzieś tam. A tu pomiędzy chyba da się przejechać. Dobra, i pytanie tylko. Moje brzmi tak, czy ja tutaj się zapadnę, czy nie. Przejdźmy na drugą stronę. Specjalnie się jakoś nie zapadłem. No i tu jest taki, to jest taki kurde dziwny teren, który się niby zapada, ale... No. Jak gdzieś dalej. Czy mogę stąd wyjechać? Złap się tam. No niestety, my to jakby popychamy cały czas. Więc tu jest mega ciężko stąd wyjechać. No może jakoś tyłem, kurde. Paliwo się nie martwię. I czemu to mnie znosi gdzieś w dziwną mańkę?
Rozumiem, że pod spodem jest woda, no ale bez przesady. Dobra, musiałem wyjechać, kurde. Prędy indziej, ale... nie, tam się złap, tam się złap. Tak, tak, tak. Ale to pokończone, ja chcę wyjechać stąd. Ciągnij, dobra. Kurde. To jest jakaś tragedia, tu jest... Stój. Czemu go tutaj wciąga? Co tu się dzieje? I teraz... dookoła, tam do strefy piątej. Nie wiem, czy tu bokiem próbować i się, kurde, zaraz wrąbać w coś. Tak bardzo blisko, lewej strony. Gorzej, jak się, kurde, przewrócę za chwilkę. Ociągnij mnie! Dobra. Chyba jest okej. Okay. Wolę po tym śniegu jechać niż, kurczę, tu się zapadać co chwila. Dobra, strefa szósta przed nami. Która jest tam, mógłbym próbować pojechać tędy. Tak zrobimy chyba. Bo tutaj widać, że ewidentnie jest woda, tam może nie być. No i krokodyl trochę lepiej sobie radzi pomiędzy tymi drzewami. On jest trochę węższy niż te wszystkie worony i tak dalej. Niedużo, bo niedużo, ale zawsze odrobinkę i to mu pomaga. Dobra. Nikogo nie znalazłeś, ale to dobrze. Może w tym roku nikomu nic się nie stanie. Spoko. Dobra. Także mamy. I to jest zapomniana cywilizacja tam. Natomiast w ekspedycji to jest tak, miejsca chwały bojowej to jest na Imandrze. Moduł wykrywacza metalu. Tak, to są tamte ceny zwycięstwa. Rezerwy strategiczne są długie kłody. Elektryzujące średnie kłody też na Imandra właśnie stąd. Dlatego mówiłem, że tu będzie problem. Śmiertelna gorączka. To nie zrobiliśmy tego jeszcze. A miałem to zrobić wtedy. To dobra, dokończmy to. No tutaj już... O kurde. No tutaj już nic innego nas nie czeka, więc w sumie tego worona sobie wtedy uwolnimy. I on się przyda być może na Imandrze. Myślę, że tak. Całkiem niezły jest. No, trochę go przepchniemy, no, ale trudno. Okej. Okay. Ekstra. Zresztą już sobie poradzimy. Dzienny za pomoc. Spoczko. Dobra, mamy to zrobione. Gwiazda na niebie, no to to jest... szeroka naczepa płaska jest potrzebna. Fragmenty. Takie elektryzujące zlecenie to jest to. Dobra, no to faktycznie. Zostało nam tylko... ten pit stop i fabryczne klimaty, ale chyba ten pit stop, słuchajcie, zostawię tu. Jak będziemy jechać stamtąd, kurde, na Imandrę, z tego punktu tartacznego, no to się, kurde, przyda coś tutaj, dobra. I teraz. Fabryczne klimaty. Sygnalizatory, bo to, kurde, nigdy nic nie wiadomo.
Wydaje mi się, że gdzieś tu. Mam jechać tędy. Dobra, jest jakiś punkt pierwszy, bez problemów. Drugi punkt. No chyba tamtędy. Pytanie, czy odpowiedni wziąłem, kurczę, ten wóz, ale on ma tę wyciągarkę offline, że tak powiem. Dobra. Ewentualnie tamtędy. Tak? Moment. Tutaj, tylko po tamtej stronie, tylko nie wiem, czy tam się da przejechać. Wydaje mi się, że się da. Ten potek rozwalę, po lewej tak, git. Oho. Fabryczne klimaty, a tego nie było pokazanego na mapie. Gdzie co, może ja wjadę jak najbardziej prosto. To będzie bardzo dobry pomysł. Wtedy. Okej. Dobra, tu rozumiem, że muszę wyjechać w tak tę samą stronę. Hamulce nie działają. A to jest dobre miejsce w sumie na ten, na screenshota. Dobra. Trzy punkty mamy i teraz dwa najważniejsze. Bo zastanawiałem się, czy tędy bym przejechał i tam, nie? Tu zobaczmy, czy tędy da radę. Z tego miejsca, co tam byliśmy przed chwileczką, raczej nie. No ale właśnie, pytanie, czy tu? Tędy chyba tak. Nie wiem, jak później będzie, ale... Au! To za wysoko trochę. No i pytanie, czy po tych rurach da radę wjechać? Tak. O kurde. Dobra. Dobrze, że jest ten punkt, kurde. Niestety muszę się, kurde, tu rozpędzić, ale żeby się rozpędzić... mieć więcej miejscówki. Dobra. Jedź. Czemu? Czemu on tak robi? Brzydko. Czy ja się mogę naprawić? Mogę. Haha. Au. Czy to były delikatne uderzenia? Dobra. Czy ja mogę stąd wyjechać
Że no w sumie mogę wyjechać tak samo, bo ta rura jest w tą samą stronę, ale patrzę, czy tamtędy nie przejadę gdzieś w tamtym kierunku, ale wydaje mi się, że chyba nie. Aż może tędy? Sorki. Tak, wiem, że te opony z tyłu mam szersze. Dobra. A, i tu jest jakaś wyskocznia na wprost. Znaczy faktycznie. To jest miejsce, do którego mam się dostać. A w sumie jest. O kurde. Nie, moment. Gdzie nic nie ma, nic. Krokodyl, kurde, na ratunek, ale zobaczcie, jaki on jest zniszczony. A, po prostu... Dobra. Tylko czy ja go chcę specjalnie... Wiesz, nie, ty chodź. Rzecz. Dobra, 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 stój, stój, stój. No właśnie, pytanie, czy tak, tędy przejadę, ale muszę się... Tu widzę tylko możliwość zaczepienia się o krokodyla. Chyba żeby. Kurde. O właśnie. Popchnąć go tam i tyle. O. No. Dobra. Oj. Trudno uwierzyć, że te rzeczy się tutaj marnuje. Dobra nowina jest taka, że może uda się nam ją zrewitalizować. Co za masakra. dobra, musimy dostarczyć tylko tę cysternę, ale jak mówię, to będzie na końcu. Więc dzieny. Krokodyl też dzieny. Ciekawe, czy to można było jakoś inaczej zrobić. Pewnie tak. Pewnie kilka dróg było. Dobra. Tylko kurde, tego krokodyla tak czy inaczej będę musiał chyba scholować. Bo on ma bardzo mało, kurczę, wszystkich rzeczy. Tak. Niestety tak. Ciebie też, mój miły, nie będziemy się tutaj już bawić w te rzeczy. Freightliner. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. Co ty robisz tutaj? Coś tam robisz na pewno ważnego. Tatarin, ty jesteś w sumie blisko, więc ty... ty możesz faktycznie pojechać ewentualnie na Imandrę, ale nie sam. Czy zaraz zobaczymy, co tam na Imandrze się będzie działo. Tylko go troszeczkę wystawię tutaj, żebym wiedział, o co ho. Dobra. Bandit, no to... Ciebie chowam, nie tu. Tu, sklep, nie sklep z pojazdami, tu. Zdajemy go. 168 tysięcy kosztował. Ciebie, mój miły, też, bo ty nie masz tutaj już nic. Dawaj ho. Woron.
Masz ten, nie masz paliwa, więc smutek. Co my tu mamy jeszcze? Worongrada. Co mnie nie potrzebuje tu? Ciebie. No i Tatarin ten. Dobra. W takim układzie szybciutko przełączamy się na Imandrę. Gdzie? To na Imandrze. No właśnie. Tu jest to nasze lotnisko, tu pojechaliśmy i... no właśnie, i tutaj mówiłem, że ja sobie z tym jarem zawrócę, ale nie zrobiłem tego jeszcze, więc... no pojedziemy tu. Tutaj mamy przede wszystkim przyczepy, tak? Dostępne. Właśnie pytanie, czy tu jest garaż, czy nie? Czy gdzieś indziej? Tam. W każdym razie pojedziemy tam. Może tu? Tu jest jakaś tragedia. Tędy. Tu jest jakaś masakra. Bo zastanawiam się, czy tutaj nic się nie wrąbać, ale wydaje mi się, że to będzie ten głęboki śnieg. Bo chciałbym dotrzeć do wieży obserwacyjnej, a nie robić skana tutaj. No dobra. Ja się przełączam na jara, a wy się widzimy tutaj, jak zabiorę naszą szczepkę prototypową. Tak jest, kochani. Przepraszam bardzo, będę mówił trochę krzywo, ale muszę wziąć niestety pastylkę od bólu gardła, więc... Więc wybaczcie, że będę coś miał w buzi, będę mówił. Natomiast dostarcz do postacji metalowe belki 2. To są ciekawe rzeczy, bo to jest zepsuta elektrownia, nie? Strefy. Okej. Do tajnego miejsca. Aha. Chyba tędy. Chociaż z tego co widziałem, warto jednak nie jechać tędy tutaj bzdurką, tylko wzdłuż tu jeziora i tu po prostu na wprost mniej więcej w tym miejscu. Także tutaj może być jakaś tragedia, wydaje mi się. Od tego kawałka do tego. Natomiast my, kochani, jesteśmy tu. Tu jest pamiątka. No to można było jechać w ten sposób. Tu jest ten labirynt. My jesteśmy tu i faktycznie, no, trzeba będzie pojechać tutaj. Zobaczymy. Tutaj się trochę zapaliwowałem. No i kontynuujemy nasz scouting, no bo tutaj. O. Kontynuujemy. Szeroko powiedziane. Naprawdę nie mogę tym gdzie ten się zaczepić, kurczę. Ale dupa. No chyba, że... To jest kwestia tej niesamowitej. Przyczepy, która mnie tam ciągnie. W sensie gdzieś się zablokowała, nie? No ona jest mega ciężka, kurde. No i tutaj się można zaczepić. O ten łupek. Wkurza mnie ta przyczepa. Nie wiem, czy jej będę używał tutaj. Jest drzewo na środku. Pytanie, czy mogę je rozwalić, czy nie. Się odbije. Okej. Okay. To jest jakaś droga w dół. Tędy.
Tu coś może być, kurde, tylko nie chcę tam jechać teraz tędy. Bo to jest taki pierwszy scouting, wiecie. Głównych dróg i tak dalej, żebym wiedział mniej więcej, którędy gdzieś tam można dotrzeć. Ale tutaj zobaczcie, bez napędu na wszystkie koła śmigamy. No i tutaj w prawo i tam do góry jest ta ścieżka do tej... Tutaj, tędy jest ścieżka tam. Dobra, ale pojedźmy jeszcze ten kawałeczek. Do skrzyżowania. Tu mogą być jakieś misje. Tam coś jest. Dobra, wiecie co? Zostawmy szczepę tu. Będzie mi trochę łatwiej przez to błoto przejeżdżać, bo widziałem, że to błoto tu jest. O! I tam coś jest, na wprost. I to mi wygląda na garaż trochę. Osuwisko odkryte. Ostatnio pogoda jest naprawdę podła. Nadbrzeżną drogę znów zawaliło osuwiska, my musimy dostarczyć zapasy pracownikom. Jeśli zmierzasz w tym kierunku, może dostarczyć im tę skrzynię? Którą? Osuwisko górskie. I tutaj coś widać. No właśnie, wydaje mi się, że to jest ten kurde garaż, o którym mowa. Osuwisko górskie. Kontener. Kontener z magazynu. Okej. Tutaj na dół. I tu jest wieża też. Dobra. Pojedźmy jeszcze kawałeczek do przodu, bo chcę ten... Tak mi się wydaje, że to jest ten garaż, na wprost. Tam jest jakaś misja. Nie wiem, czy to nie to samo. Nie, to siła 5. Mamy tu poważną sytuację, często u nas trzęsie, ale ostatnio poszło naprawdę mocno. Droga do elektrowni jest zablokowana, my nie mamy jak jej oczyścić, bo nasz ciągnik jest w naprawie. Pomogę. Dostarcz paliwo razy 2. Paliwo też stąd można wziąć, tylko gdzie to paliwo? No dobra. Chyba tym śniegiem pojadę. Będzie ciutkę chyba łatwiej. No, to wygląda na garaż, kurde. Tu jest jakaś misja z tym związana, oby. Jest paliwo. Z tyłu jest tajny wyjazd. Dobra, cysterna. Zatankujmy sobie. Tu jest jakaś, kurczę, ta zwiadowcza szczepka. Tylko... Nie wiem, czy dwumiejscowa, czy jednomiejscowa. To jest to. Tu jest jakiś tajemny przejazd. Tędy idący. Idący tu. Wiecie co? Ja się, kurde, pokuszę o ten przejazd. Wiem, że zostawiłem szczepkę na tyłach, ale i tak pewnie będę po nią wracał. Czy ja tędy przejadę? Myślę, że tak. Patrzę, z pół godziny odcinka już. No bo tu ewidentnie Tatarin, nie? Chociaż to jest mega wąskie. I o ile Jart ma jeszcze łańcuchy, może sobie poradzi.
I to jest ten brak mocy właśnie. Znany i lubiany. Wciągaj się, wciągaj, 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 śmiało. Dobra. Myślę, że większą prędkością na razie nie potrzeba jechać. No i jestem, kurde, ciekawy. Ten. Tak? Tędy tu, nie? Można pojechać ewentualnie dookoła, ale... Nie no, trzeba przejechać te wszystkie najtrudniejsze drogi, no bo to... Po to tu jesteśmy. Na tej ima... O kurczę... Na tej imandrze... Żeby potestować to wszystko. Powinno być chyba w miarę. To jest śnieg faktycznie duży. Oj, oj. Pomiędzy, kurde, lewą, prawą stroną? Wydaje mi się, że szerzej jest po lewej troszkę. A może nie, tutaj trzeba będzie przeskoczyć. Na drugą stronę. Niezależną wyciągarkę, więc tu się nie boję, że się przewrócę. Z tym, że... Chętnie bym się tym punktem właśnie złapał, tylko... Nie. Tym. Kurde. Jak się zaczepię o to drzewo, to będzie bardzo źle. O. Masakra tu jest. Ale sądziłem, że to już po nas. Już widziałem, kurde, Tatarina tu wjeżdżającego na ratunek. Dobra, tu na spokojnie. Na śnieg. Tak, 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 na śnieg. What? Bracie! Co ty tu robisz? Gdzie żeś tu w las? Ciekawe, czy to nasz będzie, czy... Do misji? Tak to go, kurde, nie widać tutaj. Tu czerwony, świeci się z daleka. No jeszcze wyobraźcie sobie tutaj z tą przyczepką jadę, która mnie ciągnie, kurde, do tyłu. Ale widzę, że tu miejscowi też tego jara używają, więc to musi być dobry wybór. Nie ma. A, ty jesteś na misję. Ale większy chyba, nie? Nie. A, no dobra. Tak, czy
Nie, nie mogę. To nie mój. Tak, pewnie trzeba tu przyjechać do niego, kurde, i go zabrać. No ale przynajmniej wiemy, na co nas czeka. No i ta wieża przed nami, to jest nasz cel, kurde, dzisiejszego odcinka. Będę się raczej, kurczę, takimi skokami trochę wyciągarkowymi poruszał. Zanim stąd wyjadę. To minie północ. Moment, moment. My musimy jechać w prawo tutaj. No i tutaj właśnie nie wiem, czy czymś większym wjedziemy. No Tatarinem na pewno wjedziemy, ale on by sobie tutaj poradził. No, że pojedziemy i pojedziemy do tej wieży. Prawdopodobnie skończymy, kurczę, ten scouting jarem, bo faktycznie myślę, że Tatarin dużo lepiej sobie poradzi w tych, kurde, ostępach, żeby to nie trwało tak długo. Niestety nie ma się tutaj o co zaczepić, więc wolę po kamieniach nie jechać, żebym nie utknął na kamieniu. Pojedziemy bokiem. Pytanie, czy tutaj faktycznie to jest droga, czy nie? No, tu Tatarin, kurde, to by przejechał moment. Do tego miejsca musimy się dostać. No i którędy tu? Niby. Chyba, że jest faktycznie jakaś inna droga. Tyłach, tutaj wzdłuż tego, nie. Ewentualnie tędy, ale tutaj też są kamienie, kurczę blaszka, dobra. Tu po lewej stronie, tak pomiędzy kamieniami, albo prawymi kołami na kamieniach. Też. No. Kawałek tych mamy, drzewek, ale...
No i myślałem, że a spoko, spoko, jakoś sobie sam za chwilkę poradzę i bardzo powoli tutaj zacząłem jechać i niestety się przewróciłem. Brak miejsc do zaczepienia. Także Tatarin, niestety, chyba że Warthog przyjedzie. Nie, on jest daleko, kurde. On sobie nie da radę. Pamiątka tu jest. Czy ja tę pamiątkę wziąłem? Nie. No dobra. Weźmy tylko tę pamiątkę, żeby jeszcze tak troszeczkę pociągnąć ten odcinek. Oczywiście nie mogę się tam scholować jarem, ponieważ no nie mamy najmądrze tutaj garażu, więc przeniesie mnie na jezioro. Tylko moment, 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 bo tak sobie jadę śmiało. Dobra, tędy. Tu pojedźmy dookoła. I z tego miejsca. No ja wiem, że niestety słaby jest ten Warthog, ale zwłaszcza, że on nie ma niezależnej wyciągarki, więc to już w ogóle. Malutkie te opony, koła w sensie. No jar też ma malutkie, no ale kurde, jar ma 6. Kurnie. Gdzieś ty się tam wrąbał. Jak wyjechałem, ale tutaj widzę, że faktycznie to jest to ten lód, kurde, z tym błotem, nie? No, ja mu próbuję w prawo jechać, tak żeby się, kurde, wyrównać, ale on po prostu nie chce. To jest ta główna droga niby. No to wiemy, że kurde, tędy jednak nie powinno się jechać. Więc albo po tej stronie i tu wjechać, kurczę, na to lotnisko. No zobaczymy jak ciężarówki, nie? No bo to jest tak, kurde, małe główienko. Nie, no tutaj już w miarę. Tak, to trzeba będzie tutaj tędy skręcać, widzę. Jadąc od tej strony. No i gdzie prowadzi droga? Tędy? Tak. Ale to też jakaś tragedia. To też jakoś dookoła trzeba by jechać chyba. Albo nie widzę się tutaj, kurde, z ciężarówką. Jadący. Nie. Tego się nie łap. Ja się przewrócę. Nie, dokładnie, to bez sensu to jest wszystko. Tutaj mam jeszcze po prawej stronie coś do złapania. Nie, dobra. Trudno.
Tutaj trzeba Tatarinem wjechać, nie widzę inaczej tego. Trzeba po prostu, ja sobie poprzyprowadzam ciężarówki, prawdopodobnie przyprowadzę sobie na lotnisko część, no na pewno Worona naszego, Worona Grada przyprowadzę, Tatarina i coś, ale potrzebujemy, wiemy, że potrzebujemy dwie belki, tylko że te belki... No właśnie, skąd te belki? Bo te belki niby mogę wziąć stąd. Strefa magazynowa, więc pytanie, czy one gdzieś będą potrzebne z jakiejś łatwiejszej strony, czy nie. No i tutaj w ogóle nie ten. Nie odkryliśmy tego. No pytanie właśnie, czy tam dalej będzie jeszcze trudniej, czy łatwiej będzie na przykład pojechać tędy. Oj, krokodyla przywiozę. Także te w sumie... Może jakoś, kurde... No właśnie, może tutaj jakimś woronem albo czymś pojedziemy w lewo, żeby tutaj odkryć. Przy okazji wjedziemy sobie na ten punkt. Tak, bo to były miejsca... Niechwały bojowej. To. Zapomniana cywilizacja. Tu jest ten labirynt. Tu jest megalit jedynka i megalit dwójka tam jest. Tu jest usuwisko górskie. No właśnie, tu jest jeszcze cysterna. Jak tu wjechać? Wydaje mi się, że tędy, nie? Tu i tu, tylko tutaj nie widzę, kurde, tego przejazdu. Tu wydaje mi się po tej półce skalnej, nie? Tak. Oj, oj, no dobra, kochani. Troszkę krócej być może niż... Nie, no, dużo krócej nie. Więc na tym sobie, kochani, zakończymy odcinek. Miało być skautowanie i mandry, ale no wyszło tyle. No pytanie właśnie, gdzie tam jest końcówka? Moment, bo to jest tak. Tutaj mamy tę wieżę. Zobaczymy, jak ona dużo da nam miejsca, bo tutaj chyba była wieża, nie? Tutaj jest wieża, no. I ona dała nam stąd. Tutaj. Taki kawałek. Ja to sobie mniej więcej naocznie robię, więc on to będzie gdzieś tutaj. Więc tu warto by też przeskanować. No nic, zobaczymy. Póki co, kochani, tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.